Siemano, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy kolejny wtorek i kolejną gierkę z katalogu starych gier NES-owych. Lecimy dalej z serią Mega Man. Dzisiaj Mega Man 4. Już od samego początku widzimy, że bardziej cutscenkowy. W tą stronę na pewno poszedł rozwój tej gry. Mam nadzieję, że w każdą inną stronę również gra się rozwinęła. Jako, że mimo, że trójka była częścią sequelową w stosunku do dwójki, to miało wiele swoich problemów, jako że produkcja gry podobno była bardzo raszowana swego czasu. Tutaj już widać, że pobawili się trochę w optymalizację. Mamy nadzieję, że ta gierka mnie pozytywnie zaskoczy. Jak widać, mamy tutaj wstęp fabularny, co jest bardzo miłe, bo nigdy wcześniej tego takiego wstępu nie było, poza takimi właśnie cutscenkami poukrywanymi. Tutaj pojawia się ona zaraz na samym początku, jeśli się jej nie przewinie, to jest dość przyjemne. Już trzykrotnie udało nam się rozwalić doktora Wayego. Okej, czyli fabuła jest taka jak zwykle. Doktor Wily został pokonany, doktor Wily przestał być pokonany i teraz musimy pokonać go po raz kolejny. Mega Buster. To jest coś, o czym mówił Wilgax. To jest, zdaje się, taka broń podpięta do naszej podstawowej broni, gdzie można przytrzymać strzał, w ten sposób ładując jakby silniejszy atak. To będzie bardzo, bardzo przydatne. Dobra, przejdźmy w takim razie do gierki, do ekranu wyboru. Zobaczmy, co ta gra sobą prezentuje. Wingman, Diveman. Te bossy w ogóle są nazywane coraz głupiej, serio. Z każdą jedną częścią one są bardziej bez sensu. Chociaż akurat oglądając bajkę Mega Man and the Warrior przez Zewica, większość tych przeciwników się kojarzy oczywiście, ale nie zmienia to faktu, że jak na początku one były oparte na jakichś żywiołach, to teraz to jest absolutny absurd. Procedura jest taka sama jak w przypadku poprzedniej części, to znaczy ja sobie delikatnie pomogłem oczywiście, bo chciałbym zobaczyć, jak te konkretne bronie, które są dobre na bossów, sobie z tymi bossami radzą. Mógłbym tutaj spędzić nie wiadomo ile czasu, ale jest to powszechnie dostępna wiedza, którą mógłbym po prostu zdobyć grając. Więc dlaczego miałbym jej po prostu nie sprawdzić, tak? Tak. Zaczynamy zatem od Divemana. Wydaje mi się, że ten order, który tutaj mi wyświetlili, to jest błąd. Tak, dobrze pamiętałem. Bo ja miałem do czynienia z Mega Manem 4 w ramach oglądania jakiegoś gameplayu. I zaczynało się od Toadmana. Nie od Divemana. Także tam ten order, który mi się wyświetlił, był popsuty. Przepraszam. Lecimy z Toadmanem. Miejmy nadzieję, że pójdzie to w miarę sprawnie. Ostatnio Mega Man 3 trochę nam zajął, bo naprawdę, naprawdę długo się męczyłem. W zeszłej grze w ogóle był Snake Man, tutaj jest Toadman. Ciekawe combo. Słabo słychać przez muzykę, no proszę. Strasznie miło Cię widzieć zawsze na streamie ze starej gierki, bo dużo fajnego inside'u od Ciebie zawsze dostaję w temacie. Dobra, slide tutaj mamy standardowo, znaczy standardowo, tak jak to było w trójce. Uuu, jak to ładnie wygląda w ogóle ten... to menu! Normalnie się mogę tak przełączać. W ogóle RC, nie wiem czy też wam przypomina, co prawda jest w innej kolorystyce, ale to samo co w Chippie i Dale'u dwójce się zbierało takie RC, one były brązowo-białe, ale tak. Arcoil? Można się jakoś płynnie przełączać, nie bardzo. Arcoil robi to samo. RC. Miałem mówić na niego RC. Mamy też Rockoil, dziękuję. Mamy też nasz Mega Buster, o którym wspominałeś. Nienawidzę wiatru. Dobra. RJ to jest ten latający. Ten jest RC. No nie wiem, czy ty nie umiesz czytać? Rozumiem, że on zejść. Wspaniale. Ja wiem, że to jest dość dobrze widoczne, ale trochę to jest irytujące, jak muszę się zastanawiać, czy mam zeskoczyć w przepaść i się zabić. Potencjalnie. O, tamże życie. Widzę, że problemy z optymalizacją, podobnie jak w trójce, tutaj występują. Jestem ciekaw, czy tak samo
była dość raszowana produkcja i dużo zwolnień, tak jak w przypadku Mega Mana trójki. Ja wyczytałem to już po zagraniu w trójkę. Po prostu zastanawiałem się, czy te spowolnienia, które były też w jedynce, to było spowodowane czymś konkretnym. No i wychodzi na to, że naprawdę Team słabo sobie radził z produkcją trójki. Nie wiem, jak było z czwórką, jeszcze tego nie sprawdzałem, jestem strasznie ciekaw. Dobra. W dwójce były pieski, w trójce były kotki. Tu jest ślimak. O! Ślimaku! Tego się nie spodziewałem. Zgadza. Jedna rzecz. Ja zastanawiałem się z swoją drogą, grając pomiędzy... Znaczy grając w tą trójkę i potem. Co się właściwie takiego stało, że mi się już nie chciało podejmować więcej Mega Mana? To znaczy, dlaczego po dwójce stwierdziłem, że na razie muszę sobie zrobić przerwę? I chyba wiem, o co chodzi. W sensie, wszystkie te Mega Many to są zaskakująco bardzo podobne do siebie gry. W sensie, dodaje się kilka nowych funkcji oczywiście. No, tak samo jak, nie wiem, Ninja Gaiden 1, 2, 3. Ale zawsze jest to ten sam styl, ten sam bohater, on się porusza dokładnie tak samo, chociaż tutaj chyba jest bardziej zrywny? Nie. Ma ten sam problem, że najpierw musi zrobić taki drobny kroczek w prawo albo w lewo, w zależności od którą stronę spojrzeć. Więc... Tak mnie trafi. No. O, dobra. Zginę to, prawda? Rock Coil. Pomóż mi! Nie tam! Piesku! Nie tu! Piesku! Czekaj, chodź tu! Dobra, udało się. Tak się spodziewałem, że to się wydarzy. Dobra, Mega Buster, oddaj mi Mega Buster. No i ej, szybko doszliśmy do tego pierwszego bossa. Przynajmniej nie mam tu takich problemów z przeskakiwaniem po platformach jak w trójce, przepraszam. Frogman. Czy Toadman, przepraszam. Toadman. Czy tam ważne, jaka to żaba. Zobaczmy tak. What the fuck? Tego się nie da uniknąć, prawda? Aha, mogę mu to przerwać, jeśli zaatakuję, zanim to zrobi. Jak skończysz, zobaczysz moje klipy z Resident Evil. Of course, że zobaczę. Z przyjemnością. Na pewno będzie przestało mi się wyświetlać. Teraz regularnie robisz streamy? Czemu akurat Mistera X? Dobra, czyli tutaj Mega Buster lepiej nie korzystać, tylko strzelać do niego jak najwięcej. Zwyczajnie dlatego, żeby nie odpalił tego kwasowego deszczu. Ale tutaj, na tym bossie przynajmniej, nie ma jeszcze ścinek. Halo! Gin! Dobra. Easy peasy. Tylko, jaki on? On miał atak... skakanie? To w sumie byłoby całkiem spoko, chociaż... Ach, jest też ten problem, że gdyby były jakieś takie umiejętności, typu właśnie wyższe skakanie czy coś, to wtedy kolejność bossów nie byłaby dowolna. Trzeba by było robić konkretne poziomy w konkretnych momentach. A to byłoby słabe. Rain Flash. I tak, absolutnie można tutaj ładować Marine Adapter. Czyli łódź podwodna. Świetnie. To znaczy continue. Jak kliknę continue, co się wydarzy? Zagram jeszcze raz ten poziom? Co? Tak głupie. Ej, to jest błąd tej gry, prawda? Bo już go pokonałem. To znaczy, że nie powinienem musieć go robić jeszcze raz. Zabiję się teraz. Zobaczymy, co się wydarzy. I jak ci dzisiaj mija dzień, powiedz. Tak, game over, owszem. Teraz dajcie mi wybrać stage select, tak? No i to będzie zrobiony, dobrze. Tak jak powinien być zrobiony. Świetnie. Nawet git. Okej, w porządku. No,
I teraz tym Toadmanem, który dał nam jakąś zdolność, będzie można pokonać... kogo? Brightmana. Brightmana. Brightman, jesteś następny. Czekaj na mnie. A tymczasem zobaczmy, co dała mi żaba. RM, tak. Dobra, jest teraz Air Coil. Niech wam będzie, to już będzie Rock Coil. Ale patrzcie, co kim jest Rock Coil, Rock Marine i Rock J, jak Jet. Czy naprawdę to jest... Dostałem naprawdę ten deszcz, który włożył. No dobra. To jest taka umiejętność czyszcząca. Aha. Rozumiem, że zabijanie ich to nie jest dobry pomysł. Lepiej niech sobie lecą. Bo jak ich zabijam, to gaszę światło. Ono się zapali? Czy będzie takie zgaszone do... Dobra, jak sobie poleciał, to nie zgasiłem. W porządku. Dobra, już wiem jak to działa przynajmniej. Myślałem, że to będzie tak, że... Jak on sobie poleci z ekranu, to też zgaśnie mi światło na chwilę. Zapomniałem, że tu nie mam kucania. W każdej praktycznie grze mam kucanie. Co to jest? To jest fajne. Dobra, podobało mi się. O Jezu! Będę zapominał o tym Megabusterze i będę umierał. Wiem o tym. Nie zdążymy go zabić. Naładuj Megabuster. Naładuj go! Za mało. Megabuster nie wystarcza. Strzelaj szybciej! Strzelaj! Fuck. Brakło mi pary w łapie. Fajowo, dzięki ci bardzo. Mega miło z twojej strony, szczególnie, że tak naprawdę nic w zamian nie dostajesz. Oczywiście, jak będę miał taką możliwość, to ciebie też będę polecał. Tylko widzę, że na ten moment mam większość ludzi, którzy raczej wchodzą tutaj dla GD. Dobra, zobaczmy Rock Coil. Co mi zaoferuje ta drabina? Żyćko. Dzięki. Się przyda. Ale mimo wszystko moim zdaniem powinna być jakaś opcja, jakiś... No wiem, że to jest NES, nie ma za bardzo możliwości, bo nie mam już więcej przycisków. Ale na przykład... Nie, no dobra. Nie wiem, przycisk w dół do niczego nie służy? Jakiś select może? Żeby można było się przełączać bezpośrednio między tymi broni, żebym nie musiał wchodzić za każdym razem do menu, byłoby to dużo przyjemniejsze. Jaka szyszka. Przypomina mi ten... Był taki Pokémon szyszka. Nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał. On wybuchał, tak jak Voltorby. W drugim sezonie chyba. Trzecim. Who's that Pokémon? To Pineko! Dobra. Dobra, mam to. Naładuj, naładuj, naładuj. Na wszelki wypadek. Może się przyda, może się przyda. Skacz, skacz, skacz. Błagam. Dobra, udało się, tak. Ale to było wredne. Ale dobre, ale dobre. Mam dzisiaj w ogóle więcej energii i humoru chyba, wiecie? Będzie mi się, wydaje mi się, lepiej grało dzisiaj, niż grało mi się w zeszłym tygodniu. Tak jak wczoraj. Ja żyję od streama do streama, słuchajcie. Tak was uwielbiam. Serio? Czyli dają taką możliwość, widzisz. Ciekawe, czy to jest kwestia jakiegoś feedbacku od widowni, bo w gruncie rzeczy, no to Mega Man miał ogromną ilość ludzi, która w niego... grała! Dobra. Te nie są zielone nie są jednorazowe. Leciał za mną ten pocisk tak długo, wiedziałem, że to się w końcu wydarzy. No musiało się w końcu wydarzyć, no. No musiało, no. Nie było innej opcji. Tak jak mówię, no ja zdaję sobie sprawę, że większość mojej widowni obecnie to są Geometry Dashowcy, ale nie chcę zmieniać tego grania w stare gry, bo po pierwsze potrzebuję jakiegoś przełamania dla Geometry Dasha, bo ja nie potrafię się tak oddać jednej grze. Po drugie bardzo chciałem to robić, bardzo chciałem to pokazywać, więc chcę to robić na streamie po prostu, nie?
Dobra, dobra. Już. No i leci za mną znowu ten pocisk, no. Nie dolecisz, nie dolecisz! A, myślałem, że to będzie spadało. Niedobrze. Dobra, jump. Jump. Jump! Chwila spokoju. Nie! Jak śmieliście jeszcze mi jednego typa tutaj postawić? No przecież to wszystko trzeba na pamięć znać. Skąd ja wiedzieć, że mam strzelać w kółko i w kółko? No straszne to jest. Dobra, lecimy, lecimy. Ale podoba mi się. Jest dużo więcej takiego fajnego i zmyślnego wyzwania. Nie ma takiej powtarzalności jak w poprzednich Mega Manach. To jest dobre. Wydaje mi się, że w tego Mega Mana zostało włożone dużo więcej serducha. Może po prostu mieli większy budżet albo więcej czasu, nie wiem. Może to jest też kwestia tego, że przeszedłem dopiero jeden level i tak naprawdę gramy w drugi. Ale trzymam kciuki, że to będzie utrzymująca się tendencja. Jump! 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 No i leci za mną ten pocisk. Poczekam na chwilę. Dobra. Mam to. Strzałunia. No. Proszę mi nie robić takich numerów. Nie będę się od razu przełączał na Toada, bo chciałbym tradycyjnie zobaczyć, jak sobie poradzę Mega Busterem, a potem będziemy mogli zabić już gościa Toadmanem. Zobaczymy, ile mu to obrażeń zadaje po prostu. Okej, lepiej pewnie ładować Mega Buster. Tak, ewidentnie. Tak widać ogromną poprawę w optymalizacji, nawet jak jest kilka obiektów w postaci tych strzałów na ekranie. Prosty jest ten boss strasznie. No chyba, że stanie na środku, to faktycznie może sprawić jakiś problem. Więc patrz, bym powiedział, patrzcie, nawiązanie do Mega Mana, więc mamy nawiązanie do serii gier, które pokonuje Gentler. O, fajnie, że w ogóle masz taki zestawik, bo i mówiłeś o różnych figurkach, mówiłeś, które chciałbyś sobie kupić, chociażby tych nawiązujących do starych horrorów, jak Predator. Tak? Predatora chciałeś? Nie, Facehuggera. Miałeś na oku Facehuggera, a rozmawialiśmy o bardzo drogiej figurce Predatora. Pamiętam o tym. No i dobra, lecimy dalej. A następnym naszym oponentem będzie Pharaohman. Pharaohman, który swoją drogą był antagonistą właśnie pierwszego sezonu Anti-Warrior i gościem, który ubił Mega Mana na koniec turnieju. Laser pochodził właśnie od Pharaohmana. Mega Man, data deleted. Tego sezonu była nawiązaniem właśnie do jego postaci. Z jakiegoś powodu w ogóle w tamtych czasach było bardzo dużo jakichś takich nawiązań do starożytnego Egiptu. Może po prostu wtedy to było popularne. No bo wtedy były takie bajki jak Tutenstein. Było popularne było Yu-Gi-Oh! Bogowie egipscy się pojawiali regularnie, albo ewentualnie same piramidy w jakichś przypadkowych seriach. Dużo bajek edukacyjnych wtedy też było popularnych, a co za tym idzie. Historia starożytnego Egiptu też była mocno poruszana. Chyba takie czasy, znak tamtych czasów, jakichś takich wczesnych lat 2000 w Polsce. Dobra, zobaczmy, co ten bajcz robi. Ciekawe. Zatrzymuj czas. Dużo więcej tu jest takich nietypowych tych mocy widzę. No bo nie było wcześniej niczego takiego, co by czyściło cały ekran, tak jak to robi Brightman, jak to robi Toadman. Był stop czas, ale ten stop czas nie był jakoś szczególnie dobrze wykorzystany, wydaje mi się. Tutaj to jest wręcz imponujące. Co ty mówisz? Ona jest wewnątrz gry, wewnątrz Resident Evil. O proszę, a to ciekawe. Ale tak, jak ja zobaczyłem, ona nawet jest
Jo! Nie gadajcie! Ciekawe, czy jakieś nawiązania są też w Megamanie. W którymś Megamanie w 3D jest się w mieście i chodzi po sklepach. Jestem ciekaw, czy tam też są jakieś nawiązania. Ale faktycznie te japońskie studia mają tendencję do robienia dużej ilości easter eggów. Bardzo to przyjemne. Egipskie klimaty w Mega Man 4 było tak jakby puszczeniem oczka Nintendo, że o, patrz, my też umiemy pustynne poziomy robić. Pustynne poziomy? Aha. Ale kto jeszcze w takim razie robił pustynne poziomy? W sensie, do kogo oni wtedy puszczali oczka? B? Ta muzyczka mi przypomina mocno, wiecie co? Ta muzyczka mi przypomina mocno zakończenie poziomu w Chipie i Dale'u. Uratowało mnie. Dobra. Pewnie wam dopuściłem zamiast nucić, bo... Ja wiem, jak moje nuce nie boli czasem. Super Mario Bros. 3. W sumie w dwójce też były jakieś takie mocno... nie wiem, czy egipskie, ale pustynne poziomy. Przy czym pustynny poziom niekoniecznie od razu musi oznaczać piramidy i Egipcjan. Chociaż no logicznym jest, że niebezpieczny przeciwnik z pustyni to faraon. Ale... koniecznie musiało tak być. Czemu dwójki nie ruszać? Super Mario Bros. 2 była bardzo fajna gra. Znaczy mówię o naszej europejskiej i amerykańskiej Mario Bros. 2, bo jeszcze była ta dwójka japońska, która była potem przerzucona na rynek amerykański jako The Lost Levels, tak? Ale no mam na myśli tą taką bardziej, no gdzie się wyciągało warzywa z ziemi. No właśnie, właśnie tak, o tym też właśnie powiedziałem. Gdzie Lost Levels są takie dość... Pamiętam, że one chyba były niewypuszczone na początku na amerykański rynek, bo podobno były za trudne, nie? To jest specyfika gdzieś tam tych azjatyckich rynków, że oni te gry lubią. Podkręcone do granic możliwości, jeśli chodzi o poziom trudności. A to dobrze, że musiałem się wstrzymać chwilę. Okej, głowy nie mogę zestrzelić. Głowy nie mogę zestrzelić, pamiętać. Bardzo mi się przyda ten Brightman, jeśli będę miał taką sytuację, że muszę nagle coś zrobić. To w ogóle jest też zabawne, że jakby potrzebuję zatrzymania czasu, żeby pokonać faraona. Jakby walczę z mumią, która przeżyła już tysiące lat, więc w ramach zabicia jej muszę zatrzymać czas. No bo to zatrzymanie czasu jest tym, co ma mi pozwolić walczyć z tym przeciwnikiem, nie? Śmieszna sprawa. I szybciej. Dobra, widzę jego ataki, ale nauczenie się ich byłoby całkiem skomplikowane. Przyznam, całkiem nieźle. Doki Doki Panik, o proszę. Doki Doki Panik i to było przerobione na... Okej, nice. Dobra, co się stanie, jak dotrzymam czas w takim razie? On będzie po prostu tracił HP? Nie, mogę go strzelać po prostu. Właśnie tanie jest to zatrzymanie czasu. Absolutnie. Nie wiem, czy ono nie działa na niektórych bossów, że nie mamy go używać, w sensie, że nie jest dobrym pomysłem. Dobra, nie mogę już zatrzymać czasu. Mega Buster. O, co jest? Nie mogę przeładowania użyć? Dobra, udało się. Jesus H. Christ, to był trudny boss. Dużo skakał dziad. A do tego przez to, że nie była to płaska powierzchnia, tylko był tu ten bump, to skakanie jego było okrutnie trudne do unikania, bo nie miałem gdzie robić wślizgów. Okej. Dobra historia.
Steel Pharaoh Shards. Zauważ, że reszta Megamenów nie było piaskowego poziomu. No w poprzednich nie była, nie jednego. To fakt. Nie wiem, czy będzie dalej, bo nie grałem jeszcze dalej, ale wiem, że w poprzednich nie było. Rzeczywiście. Mimo tego, że mieliśmy na przykład Snakemana, chociaż no Snakeman faktycznie miał zrobiony level mocno wężowy, no ale niewykluczone byłoby też, że będzie pustynny, a nie był. Tymczasem Pharaohman dał nam coś takiego, co się nazywa Pharaoh Shot i Pharaoh Shotem idziemy na Ringmana. Ringman. On wygląda jakby miał puszczać bańki mydlane. No jaki słodziak, no patrzcie go, taki klaun, który będzie puszczał bańki mydlane na jakiejś imprezie dla dzieci. A i dziuki? O. Znikające tęczowe mosty. Świetnie. Czy ja gram znowu w Jedi Fallen Order? Nie, przepraszam, w Jedi Survivor. A, trzy strzały, nie dwa. Ale znikające mosty były też w... Dla Angry Video Game Nerda, czytaj dla Jamesa Rodkiego, zrobili grę. Taką pełną, na Steamie można ją kupić. To się nazywało, już nie pamiętam, Angry Video Game Nerd Adventures po prostu. I tam był poziom ze znikającymi mostami, też tęczowymi. Prawdopodobnie w nawiązaniu do Megamana. Właśnie. No bo w ramach tej gry eksplorowało się takie charakterystyczne elementy z jego twórczości. Kurde, no. Źle wymierzyłem. Znowu. Bo ja uniki bardzo chcę robić. Dobra, Toadman, pomóż mi. Wyczyść. Dziękuję. Boże, ten Toadman to taki easy mode jest na razie. Tak, tylko ja wszystko robiłem w ramach uniku. No właśnie, Feral Shot. Co, pokażcie mi ten Feral Shot, co on robi. Aha, czyli to jest strzelanie po skosie w tym Megamanie. Szkoda, że nie mogę strzelać do góry. Miniboss? Ale widzicie, jaka jest różnica? W poprzednim Megamanie były lagi. Te lagi powodowały nagłe zmiany tempa, poruszanie się postaci. A to u mnie wywołuje naprawdę białą gorączkę. Po prostu nie jestem w stanie sobie z tym poradzić. Dlatego tutaj radzę sobie o niebo lepiej, bo tych lagów jest o wiele mniej. Mimo tego, że dalej są. Jest ich o wiele mniej. Robi mi to naprawdę, naprawdę dużo. Dużą różnicę. Życie nie potrzebuję. To są te przyspieszające, tylko w wersji Mega Man 4, rozumiem. Bo jak gdy przez to znika. Też używałem tej broni, bo to jest hipcia słabość. Ja nie wiedziałem, że to jest jego słabość. Trafiony. Trafiony. Hipcio? Ha, jeszcze jeden hipcio. Dajcie mi. Pharaohman, help me. Help me! O! Pharaohman jest ładowany! Nie wiedziałem. Kamehame! Nie, przepraszam, powinienem robić Genki Dame, bo tam to było zbieranie energii nad sobą, prawda? Genki Dama. A to jest... O, mam balloon! No. Ja chciałem tylko spokojnie sobie tu wejść. Aha. No to wielka szkoda, że akurat tego sobie odnowiłem. Co robi balloon? Pomocy. Okej. Okay. On jest jak item... Item 1 chyba? Z Megamana? Pierwszego? To się chyba nazywało item 1. Na szpik. No czemuś ty się tak perfidnie zatrzymał? Za gość.
Dobra, trzeba naładować po prostu atak i strzelić. Znika. Nie, kościu, nie rób mi tak. Dobra. Użyjmy sobie. Gdzie jest E? Bo on mi się i tak zeruje. Jak umieram. Użyjmy sobie tego E, które już mogę. O Jezu, warto było. Warto było. No mam wrażenie, że bym tam nie doskoczył. Nie wiem, może się boję niepotrzebnie. No cóż, mam narzędzia, to trzeba z nich korzystać, nie? Oho. O! Nie, nie spadaj! Mega Man! Mega Man! No. Proszę mi nie robić takich numerów. Generalnie nie powinno być tutaj tak, że jakikolwiek item jest mi potrzebny, żeby zrobić poziom. No ale jeśli mogę sobie ułatwić, to ewidentnie powinienem, nie? Dobra, Feral Man, muszę cię użyć, bo... Ginę, właśnie. Jump! Nice. Będziesz miał M-pack. To weapon pack, który ładuje wszystkie broni na maksa. Serio? Nice. Ja wiem, to ten Mega Man to już się robi takie konkretne. Bardzo dużo jest takich rzeczy, które naprawiają elementy, które mi się nie podobały przynajmniej w poprzednich częściach. Kiedyś to się, kurde, jednak słuchało widownie. Teraz to trzeba... Teraz to trzeba czekać na takie gry jak Baldur's Gate 3, żeby studio posłuchało cokolwiek gracze mają do powiedzenia. Kiedyś na dobrą sprawę każda gra tak miała, że gdzieś tam rzeczy były wysłuchane, bo niekoniecznie wykorzystane. Weźmy na przykład Castlevania. Znowu, nawiązuję do Castlevania, gdzie zamiast wziąć rzeczy, które gracze powiedzieli, że są nie tak, i je naprawić, to oni je wzięli i użyli, żeby graczom jeszcze bardziej uprzykrzyć życie celowo. Mistrzowie życia. Dobra, mam jeszcze jedno życie w zapasie. Czyli mogę spróbować sobie zawalczyć po prostu. Aha, dobra, ty rzucasz naprawdę ringami. Ty biegasz, okej. Okay. To? Czemu nie ładujesz? Ładuj! Ładuj ja tak jak cię proszę, bo zginiemy! Mega Man! Mega Man, you moron! Prosiłem cię ładnie. Mega Man! Dobra, Feral Man. Musisz nam pomóc, bo Mega Man ewidentnie sobie nie radzi. A załatwmy tego gościa od pierścionków. To cię powinien nazywać Jubiler. Ach, pudło. Dzięki tam! No, ładuj. Dzięki tam! Ewidentnie mam lepszy humor niż tydzień temu. To przez to gadam głupoty, ale to nic. Może przynajmniej szybciej skończymy tę grę. Ring Boomerang. Boomerang. Nawet kolory mam takie australijskie, jak takie Forest Camo. Ring Boomerang dostaliśmy. A z Ring Boomerangiem tym razem idziemy na Dustmana.